Cześć wszystkim, z tej strony podróżniczy pan Paweł i witam was dzisiaj z miasta o nazwie Pamukkale. To miasto jest bardzo popularne, znajduje się ono jakieś 3 godziny drogi od Antalii na północny zachód, bym powiedział. I czym się charakteryzuje? No przede wszystkim wszyscy turyści przyjeżdżają tutaj, aby zobaczyć baseny termalne, które są naturalne, które znajdują się w skałach wapiennych. I pewnie, jeżeli byliście w Turcji, to pewnie odwiedziliście to miejsce, bo jest to ogromnie popularna miejscówka. Ale do rzeczy, na baseny udam się jakoś w godzinach wieczornych. Teraz jest tam mega dużo ludzi, więc myślę, że teraz sobie odpuszczę. A tymczasem chciałbym pokazać wam mój pokój, bo naprawdę jest bardzo fajny, a cenę powiem wam za chwilę. Także zobaczcie, tak wygląda mój pokój. Jest tutaj jedno łóżko, drugie łóżko, szafka, klimatyzacja. Tutaj dalej mamy szafę, w której możemy sobie swoje ciuszki powiesić. Ja tutaj swoją koszulę powiesiłem. A tutaj macie skromną łazieneczkę. Więc powiem wam, że standard jest naprawdę dobry. I w sumie jakbym miał to porównać do mieszkań i willi, które wynajmowałem sobie na Dominikanie, to jest naprawdę spoko. I co jest tutaj najlepszego? Zobaczcie na to. Balkon z widokiem na basen i calutki wielki basen do naszego użytku. Jeszcze się w nim nie kąpałem, ale być może zrobię to jutro rano albo dzisiaj wieczorem. I wiecie co? Za całość zapłaciłem 18 euro. Czy to nie jest piękne? Naprawdę niska cena, a macie tak dużo, tak fajne rzeczy do skorzystania. Jest on w całym centrum Pamukkale, więc na zewnątrz macie mnóstwo jakichś różnych kawiarni, mnóstwo jakichś barów i restauracji. Także plan na teraz jest taki, że ja sobie tutaj chilluję, a z wami widzę się za jakieś kilka godzin, jak będziemy udawać się do wejścia na baseny termalne. Zanim pójdziemy na baseny termalne, chciałbym wam jeszcze pokazać miasteczko Pamukkale. Z tej strony widzicie mój hotel, który nazywa się, tak by the way, Yoruk Artemis Hotel. I link do niego dostaniecie w opisie tego filmu. Natomiast samo miasteczko to jest bardzo małe, bardzo ciche, w zasadzie taka wioseczka. Lokalne domy, tutaj widzicie pani wiesza pranie. Jakieś takie małe hoteliki, sklepiki. Tak naprawdę to z tamtej strony było takie może powiedziałbym centrum tego miasta, ponieważ w tamtą stronę mamy drogę główną. No a tutaj możecie zobaczyć, jak toczy się życie. Tak naprawdę nic raczej ciekawego tutaj nie ma. Cała turystyka Pamukkale no bazuje w zasadzie na tych basenach termalnych, na skokach, jakichś, na lotach paraglidingowych, na lotach balonem. Także można to tutaj zrealizować, nie tylko w Kapadocji. Także no myślę, że można się tak poszwendać po miasteczku, jest tutaj niezły chill. Tak jak tam widzicie na znaku, same hotele. W zasadzie to by było na tyle. Tam, jak możecie zobaczyć, podniosę kamerę wyżej, macie te piękne, duże, wapienne skały, z którego tak słynne jest to miasto. Tam, jak wspominałem, paragliding. Nie znam cen, myślę, że mogą być podobne jak w Alania, a nawet taniej. A tutaj zobaczcie, rośnie jakiś owoc. Wydaje mi się, że to może być granat, chociaż
chociaż chyba nie. Wygląda jak granat, nie mam pojęcia. Jak wiecie, to piszcie w komentarzu. Tutaj macie drugie drzewo. Zobaczmy to. No, twarde dość. No i co? I wszystkie te budynki tutaj to są jakieś takie małe hoteliki, pensjonaty. Nie znalazłem tutaj żadnego hostelu. Niestety, fajnie by było poznać tutaj jakichś lokalnych podróżników. Lokalny meczet. Nie jest on jakoś zbytnio cudem architektury, ale jest meczet, jest meczet. Trzeba się gdzieś modlić, trzeba gdzieś odprawiać rytuały. Very vitamin thing. What is the name of this? This is injir. This is siyah injir. Well, there are two types of injir, bias and siyah. Sorry, my child. No problem. Jak to w ogóle... nie pachnie jakoś szczególnie. Injir. I wonder what is the English name. I don't know. If we eat it with the skin or I don't know. Maybe it's easier to grab this one. Okay, to jest test smaku owocu o nazwie injir. Yeah, it tastes not very sweet, but you like yeah. Yeah, it is. There are two types. It's really soft. Yeah, bias. It means white, and this is like black, but it's not black. It's like what is this coloring? Like a purple, violet. Yeah, violet. And it's when it dry, it's very expensive in Kyrgyzstan. Here I don't know too much. Here in Turkey also, and it's very useful for health in winter. But we eat whole everything. Yes, you have to cover everything. About everything with yes. Just this one, no need to eat. Oh, okay. But all of this should be eatable. So can I eat it? Yes, and after when it become dry, I also try to make it dry, but it's not good. Turkish people make it dry in the sun, put it in the sun, it becomes dry. Yeah. And in winter when you eat it, it's very, very useful for health. Also. Oh, see, I think it's organic, right? Yeah. No i bardzo miłe spotkanie z panią. Dowiedziałem się o innej małej miejscowości, którą być może odwiedzę, ale to jutro. Teraz lecę do hotelu przebrać się, żeby ładnie wyglądać na fotkach, wiadomo. Trzeba coś wrzucić na Instagramka. No i co? Widzimy się później. No dobra, więc jesteśmy już na obszarze basenów termalnych. No i zobaczcie tylko na ten widok. To wszystko, co tutaj widzicie, to nie jest sól, to nie jest śnieg. To jest po prostu wapno. I jest tutaj naprawdę niesamowicie. Za mną będzie zachód słońca, ale w tym momencie jesteśmy tutaj, żeby obczaić jakieś miejscówki na fajne fotki, zrobić jakieś fajne ujęcia. Jestem dzisiaj z moim somalijskim znajomym, którego widzieliście wcześniej. No i co, sama wejściówka tutaj na teren tego parku narodowego kosztuje 200 lir. Park otwiera się o 8 rano i zamyka się o godzinie 8 wieczorem. Jest, tak jak widzicie, no tam macie całą wioskę Pamukkale, która tak naprawdę istnieje tylko i wyłącznie dzięki temu parkowi. Zobaczcie, woda, która tutaj spływa, to jest woda z wysoką zawartością wapnia. No i podejrzewam, że jest to bardzo dobre dla naszej skóry, żeby się w niej wykąpać. Zaraz wejdziemy tam wyżej, to pokażę wam, jak wyglądają te baseny naturalne.
To miejsce jest naprawdę niesamowite, zobaczcie. Tutaj jest zupełnie naturalny wodospad wody, która jest cała pokryta wapniem i możecie nawet wsadzić tutaj nogę, zobaczcie. Wow, ale ona jest ciepła. Naprawdę niesamowite miejsce, uważam, że warto tutaj przyjechać. Nie jest to jakoś droga wycieczka, jeżeli jesteście tutaj z biurem podróży, to zapłacicie około 30-40 euro. I w cenie macie jedzenie, transport z i do hotelu, także naprawdę przystępne ceny. A ja się mega jaram, bo jest to naprawdę ciekawy widok. Wow, zobaczcie tam. Zobaczcie tutaj na strukturę w ogóle tutaj podłoża. Jest niesamowita. To tak jakby ta woda, to wapno tutaj tak spływało powolutku. Nawet chodzi się po tym lekko ciężko, ale naprawdę to jest niesamowite. Tak to wygląda, jakby tutaj spływała woda, a tutaj macie basen. Jest tutaj strasznie dużo ludzi, także jeżeli macie taki sam plan jak ja, żeby przyjść sobie na zachód słońca, to lepiej wstańcie rano i przyjdźcie tutaj na wschód słońca, bo podejrzewam, że będziecie mieli taką samą sytuację jak ja. Zobaczcie tylko, ile tam jest ludzi. Jest po prostu masa, setki osób. No więc no tyle, no nie zrobię fajnego zdjęcia bez gapiów, ale jakieś fotki już nam się udało zrobić, także nie wiem w ogóle, czy nie przyjdziemy tutaj jeszcze raz jutro rano, zobaczymy. Natomiast plan też jest taki, żeby jutro zwiedzić, tam jest taka jakby bardzo starożytna budowla, jakiś amfiteatr czy coś w tym stylu, czy jakiś teatr, czy koloseum, nie mam pojęcia. I tak samo będziemy chcieli jutro pojechać do takiego małego miasteczka, ale to się okaże. Natomiast dzisiejsza noc, zobaczymy, pewnie pójdziemy do jakiejś kawiarni, baru, napijemy się piwka, wykąpiemy w naszym hotelowym basenie i tyle. Na razie czekamy na zachód słońca, słońce jest jeszcze wysoko, ale temperatura tutaj panuje, jest ok, ponieważ te skały są białe, one się nie nagrzewają. Jakby z jasnej przyczyny, więc jest naprawdę przyjemnie. No i tak, właśnie o tym mówiłem, zobaczcie, piękny zachód słońca, troszkę się tutaj zluzowało, nie ma już tak dużo ludzi, ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda, wszystko za mną, piękne słońce, nawet te ujęcia w tym momencie wychodzą mega fajnie i zobaczcie na to, co tutaj się dzieje. Jest naprawdę warto tutaj przyjść na zachód albo na wschód słońca. No i w sumie to by było na tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zobaczcie, ostatni rzut oka na ten piękny widok. Jest naprawdę przezajebiście. Zachód słońca tutaj to naprawdę jest cud natury. Dla takich widoków i takich chwil się żyje. Dzięki serdeczne za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze. Mam nadzieję, że się podobało i do następnego. Cześć!